dobry, moi drodzy. Witajcie w kolejnym dniu, bądź też w kolejnym vlogu. Jak widzieliście, zrobiłam sobie kawę, mamy niedzielę, ja mam wolny dzień, tak więc mogę sobie go jakoś fajnie rozplanować. Wczoraj za bardzo nie miałam jak, bo pracowałam, żeby posprzątać, więc dzisiaj w planach mam szybkie sprzątanie, mam pranie już sobie zrobiłam, więc tak naprawdę to, co będę mogła, to po prostu poskładam. Po kawie na pewno obowiązkowe dzisiaj śniadanie. Na śniadanie dzisiaj robię sobie taki hiszpańską, taką, jak to się nazywa? Taki omlet, słuchajcie, ze szpinakiem, tam będą jakieś warzywa, więc coś takiego szybko zrobię. Bez chleba, bez takich dziwnych dodatków niepotrzebnych i tyle. W ogóle przepraszam Was, ale niedawno wstałam, obudziłam się, więc spięłam tylko włosy i powiedziałam, że muszę się do Was odezwać, żeby się z Wami przywitać. Przywitać z Wami nowy dzień. A tymczasem, moi drodzy, zabieram moją kawę, wracam jeszcze do łóżka, obejrzę sobie jeszcze ze 2-3 może filmiki na YouTube. No i biorę się za sprzątanie, tak. A Wam oczywiście mówię dzień dobry, życzę pysznej, porannej kawy. No i może, jeżeli jesteście przy śniadaniu, bądźcie przy kolacji, smacznego. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. I've slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth. Przed chwileczką przyszedł pan kurier i przyniósł mi pewną przesyłkę. Zaraz ją Wam pokażę. Ale nie wiem, czy będę robiła osobny filmik, w razie czego nie, pokażę Wam po prostu. Tak, moi drodzy, to jest to zamówienie, czyli jak widzicie po naklejce, jest to zamówienie z René. Otwieram, wyjmuję pudełeczka i zaraz Wam też pokazuję, co też ja tam ciekawego sobie zamówiłam. Mamy pudełeczka. No tu widzę, że już mi jedna para się wysypała. I tu mamy, już Wam pokazuję, Weiss. Takie przepiękne, zobaczcie, zamszowe szpileczki. Przepiękne są. Uważam, że że będą bardzo efektywne. Zobaczcie tutaj z tyłu. Zobaczcie tutaj z tyłu, mają taką fajną kokardkę. I one są na takiej gumce, czy na czym? Nie. A tutaj szerokość tego ustalamy sobie właśnie tą kokardką. I ona trzyma nam tutaj z tyłu tą bransoletkę. No, coś takiego, ale uważam, że są prześliczne, zobaczcie, obcas też nie jest za wysoki, za duży, myślę, że bardzo mi się sprawdzą. Mam kolejne opakowanie Weiss. A, i tutaj sobie zamówiłam, słuchajcie, z gumy takie buciki na koturnie. Zobaczymy, czy one będą mi dobre. Wzięłam w kolorze czarnym, ale one takie aż bardzo czarne, czarne nie są. Myślałam, że one będą bardziej czarne. To są one. O, tak one wyglądają z boku. I kolejne opakowanie, czyli balada. I tu sobie wzięłam też na koturnie, ale takie właśnie sandałki. Wzięłam sobie beżowe, bo mam dużo takich ciemniejszych, ale nic takiego beżowego nie miałam. A mam też właśnie taką torebkę do tego, więc akurat dobrze mi się tutaj one sprawdzą. Tak jak widzicie, tak wygląda całe moje zamówienie w sklepie René. I koniecznie, może tak, może o, właśnie przymierzę te buciki.
nadzieję, że wejdzie moja stopa. No, powiem Wam, że no. Kolejne. Czekajcie, tu mam trochę obtartą stopę, więc tu mogę mieć z nią problem, ale spróbuję włożyć. O! No powiem Wam, że naprawdę są wygodne. Jeśli może przejdę tutaj kawałek. Nie sądziłam, że ta guma będzie taka felna. Tutaj też, jak widzicie, ma co prawda dziurkę na palce, ale ma tak subtelną, że ona nie będzie jakoś specjalnie raziła. Więc tak myślę, że nawet te buty na jakieś takie spotkania biznesowe mogłyby się nadać, bo nie odkrywają za dużo, a ładnie wyglądają. No spójrzcie. Może tak Wam pokażę. O, widzicie? Moim zdaniem są bardzo ładne, bardzo eleganckie. I podkreślają to, co powinny podkreślić, czyli ładną stopę. A, i na pewno Was interesowałyby ceny. Już Wam mówię. Jeżeli chodzi o buty, o widzicie, sandały wysokie, to są te sandałki czarne. One były za 49,99. Na koturnie. Tak, te czarne gumowe, one były też za 49,99, a te obuwie damskie sandały na koturnie beżowe, one były, jak widzicie, za 59,99. Czyli w sumie za całe zamówienie, jak widzicie, zapłaciłam 100, czekajcie, tu macie cenę, 159,97. I uważam, że to są naprawdę rozsądne ceny za buty. O, nie zgadnijcie, co ja jem. Zobaczcie. Ben & Jerry's, to są te lody z masłem orzechowym. Powiem Wam, że są obłędne. Ostatnio, jak robiłam zamówienie Frisco, kupiłam sobie właśnie je. Do tego był jeszcze za grosz, do tych lodów za grosz były lody truskawkowe, sernikowe i powiem Wam, że są obłędne, te z masłem orzechowym, naprawdę mogę Wam serdecznie polecić. Zobaczcie, tak wyglądają te lody, one mają takie kawałki jakby takich pralinek wypełnione, one są właśnie masłem orzechowym i tutaj są te lody. Powiem Wam, że naprawdę to są tak dobre lody, że warte są każdej swojej ceny. A tu jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jeszcze poczekajcie. O, może tu. Robiłam sobie paznokcie w zeszłym tygodniu, ale widzę, że już tu mi zaczyna odpryskiwać. Oj, taki ten fokus jest, że odpryskiwać ten lakier z tego, bo mi paznokieć się coś. O, widzicie? Czekajcie. Okej, no jakoś nie mogę zoomować, nie wiem co się dzieje. Tutaj mi po prostu paznokieć się zahaczył i ten lakier mi odpada, więc jak wrócę z pracy, będę musiała koniecznie poprawić sobie jeszcze ten paznokieć. I tak, ale ogólnie lody, cymes, naprawdę bardzo gorąco Wam je polecam, jeżeli jesteście fanami masła orzechowego. Kochani, mam nadzieję, że jest ostrość. Włączyłam wiatrak, bo naprawdę pogoda jest niemiłosierna. Na pewno nie wytrzymałabym tak po prostu bez tego wiatraka. Ale co chciałam Wam powiedzieć? Odzywam się do Was dlatego, że co jakiś czas Wam mówię o mojej suplementacji. I tymczasem do swojej diety wprowadziłam dwa takie produkty. Nie wiem, czy ja już o jednej rzeczy Wam mówiłam. Jest to ashwagandha. O, może tak Wam sfokusuję. Ashwagandha. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ashwagandę, bardzo dużo pozytywnych rzeczy naczytałam się na jej temat. A mianowicie, że działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, ma też bardzo dobre działanie przy różnego rodzaju bólach,
nawet działa w jakimś tam zespole metabolicznym, poprawia metabolizm. No dużo, dużo naprawdę bardzo fajnych, korzystnych czynników ma, związków, które są w tej aszwagandzie, powoduje, że to są dobroczynne działania na nasz organizm. Zresztą poczytajcie sobie, bo naprawdę jest bardzo dużo informacji na temat tej aszwagandy. A drugi suplement, który dołożyłam sobie do mojej diety, jest to po prostu Albion Helat Miedzi. Akurat ze Swensona. I powiem Wam, że z tego, co gdzieś tam też czytałam i się dowiedziałam, to jeżeli przyjmujemy miedź, to w momencie, kiedy zaczynamy, powiedzmy, siwieć, miedź pozwala nam jakby wyplenić z organizmu ten czynnik, który powoduje, że siwiejemy, coś takiego, że po prostu w momencie, kiedy, oczywiście nie mówię, że jak już jesteśmy cali siwi, że będziemy nagle czarni, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jak gdyby on ma ten barwnik, ta miedź powoduje, że ten barwnik ciemnych włosów zaczyna jak gdyby nam na nowo, ten pigment zaczyna na nowo się odbudowywać, coś takiego. Więc ja ze względu na to, już Wam też kilka razy mówiłam, wspominałam, nie chcę się o tym powtarzać, że ja zauważyłam, że głównie przez stres, nerwy i tak dalej zaczęłam siwieć, w sensie tutaj na skroniach, ale to jest chyba przypadłość, dlatego że genetyczna, dlatego że ja jestem bardzo taka, że chodzi o genetykę za moim ojcem, a mój tata bardzo szybko zaczął siwieć, w związku z czym ja mam taką właśnie tą tendencję do szybkiego siwienia. Więc, żeby zapobiec, włączyłam miedź. Na razie ją stosuję drugi tydzień. Zobaczymy, czy rzeczywiście to pomoże mi po takiej miesięcznej kuracji. Akurat mam to opakowanie, w której jest 60 kapsułek i biorę jedną dziennie. Więc ona powinna mi na dwa miesiące starczyć. No ja postosuję ją przez miesiąc. Zobaczymy, czy po miesiącu będzie rezultat. Dam Wam znać. Dajcie mi koniecznie znak też, znać w komentarzu, czy Wy używaliście, czy czytaliście na temat zarówno aszwagandy, jak i też miedzi. Czy rzeczywiście one działają, czy Wam się sprawdził, czy może Waszym znajomym te substancje, te suplementy, diety Wam coś dały. I to chyba tyle. Kochani, ja myślę, że chyba dziś już będę się z Wami żegnała. Czeka mnie jeszcze troszeczkę pracy przed komputerem. Chcę dzisiaj dla Was zmontować jeszcze dwa filmy, bo troszeczkę tego materiału mam. Tak jak Wam już kiedyś mówiłam, również wiem, że się powtarzam, ale powtórzę po raz kolejny. Filmy są troszeczkę z opóźnieniami, czasem jest to zlepek kilku dni, czasem jest to zlepek 3-4 tylko dni, ale staram się naprawdę robić tak, żeby jeden vlog był poświęcony jednemu dniowi, ale niestety no, przez wzgląd na moją obecną sytuację, jak i też pracę, nie mam takiej możliwości. Kochani, ja dziś Wam bardzo dziękuję, za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, za to, że byliście ze mną, za to, że pomimo mojego jakże uroczego wyglądu byliście ze mną, że chcieliście mnie oglądać. Jestem po prostu sobą, jestem naturalna. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie na nie odpowiem, piszcie w komentarzach. A tymczasem, moi drodzy, buziaczki, do następnego. Ciao!